Witajcie moi drodzy, młodzi wykształceni z wielkich miast. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się polską prowincją. Zadałem sobie trochę trudu i wypytałem moich znajomych w internecie o to, jakie są problemy polskiej prowincji. Pierwszy problem, jaki najczęściej się pojawiał, to wykluczenie komunikacyjne. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Od dłuższego czasu znikają połączenia, przestają funkcjonować PKS-y, przestają funkcjonować prywatni przewoźnicy, nie ma busów. A dlaczego? No bo się nie opłaca. Państwo także przestaje dotować takie połączenia, no i ludzie skazani są na własny samochód, ewentualnie na życzliwość znajomych lub rodziny. To szczególnie dotyka ludzi, których nie stać na taki samochód albo którzy ze względów zdrowotnych nie są w stanie prowadzić. W małych miejscowościach z definicji wszystkiego jest mniej. Brakuje budynków użyteczności publicznej, brakuje komisariatów, aptek, poczty. Do urzędów trzeba jeździć wiele kilometrów, no i poświęcić na to cały dzień. Kolejnym problemem jest edukacja. Nauczyciele w małych miejscowościach muszą odwiedzić mnóstwo szkół, żeby uzbierać pełen etat. Także klasy, które trzeba łączyć roczniki po to, żeby znalazła się odpowiednia ilość dzieci. Brakuje także odpowiednich zajęć pozaszkolnych dla dzieci. No i w czasie pandemii koronawirusa okazało się, że no niestety, ale nie mamy takiego sprzętu, jaki byśmy chcieli. Także dostęp do internetu jest dość kiepskiej jakości. Wiele osób korzysta, zamiast szybkiego internetu, korzysta z telefonii komórkowej. No a skoro nie ma internetu, to głównym źródłem informacji zostaje telewizja. Tutaj okazuje się, że wiele osób ma dostęp jedynie do kanałów Telewizji Polskiej, a ta, jak wiadomo, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości ulega radykalizacji, zwłaszcza w stosunku do mniejszości. Kolejnym problemem są szpitale, zwłaszcza zamykanie SOR-ów. Mieszkańcy muszą liczyć się z bardzo dalekimi dojazdami. Brakuje także lekarzy wyspecjalizowanych. A ci lekarze, którzy są, często podlegają naciskom ideologicznym. Na przykład ginekolodzy muszą się liczyć z tym, że fajnie by było, gdyby skorzystali z klauzuli sumienia i jednak nie wydali tych tabletek dzień po. Wiąże się to z istotnymi wpływami Kościoła, który często jest główną instytucją o charakterze wspólnototwórczym. Głos kleru ma wręcz znaczenie polityczne. Niekiedy księża pojawiają się na przykład na radach rad gmin. Często występuje taka sytuacja, że ten sam burmistrz lub starosta jest już kolejną kadencję, no i wokół niego pojawia się układ, który w pewnej mierze dba bardziej o własne interesy niż o interesy tej społeczności. Co prawda w dużych ośrodkach nepotyzm i kumoterstwo też występują, ale dystans, jaki dzieli obywatela od władzy, jest na tyle duży, że tego tak nie widać. Jednak w tych małych ośrodkach często można dostrzec, że w urzędach pozatrudniani są osoby spokrewnione, znajomi, ludzi często z PSL-u, z PiS-u. Kolejny zgłaszany problem to nuda. Poza budką z kebabem, pubem i kościołem w zasadzie niewiele się dzieje. Mamy także plagę alkoholizmu na prowincji, no oraz bardzo wysoki odsetek samobójstw, szczególnie wśród mężczyzn. Problemem wsi i małych miasteczek są też niskie płace. Aby związać koniec z końcem, trzeba naprawdę dużo się narobić, w związku z czym część młodzieży wyjeżdża do większych ośrodków oraz za granicę. W związku z czym prowincja się wyludnia i starzeje. Zgłoszono mi też problem struktury etnicznej. Załóżmy, że mamy miasteczko małe, 12 tysięcy osób. No i bywają przypadki, że w takim miasteczku mamy na przykład po 2000 Ukraińców, kilkuset Azjatów. To może rodzić napięcie na tle etnicznym, zwłaszcza, że te osoby są w jakiś sposób pozostawione samym sobie. Państwo niespecjalnie dba o integrację tego typu społeczności. Na prowincji niedoinwestowana jest także infrastruktura. Latami odwleka się remonty dróg i mostów. Nadal są domostwa, gdzie nie doprowadzono wody, kanalizacji i gazu. Korzysta się z szamp oraz studni głębinowych. Problemem jest także ogrzewanie za pomocą starych pieców, przez co zimą możemy zaobserwować smog. Zgłoszono mi także, że o ile wcześniej zakłady utylizacji odpadów odbierały śmieci za darmo, to teraz rolnicy traktowani są jak przedsiębiorcy. No i muszą to zrobić we własnym zakresie, muszą opłacić. To powoduje problemy, zwłaszcza ze śmieciami wielkogabarytowymi. Załóżmy, że rolnik ma folię posianie i musi coś z nią zrobić. No i kończy się to niestety często wywozem takich śmieci do lasu. Rolnicy mają także okresowe problemy z suszami, powodziami oraz dziką zwierzyną. Łosie, jelenie,
sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. W ślad za wzrostem cen żywności nie zawsze idzie wzrost cen skupu tej żywności. Powoduje to taką sytuację, w której nawet rolnik płacąc pracownikowi płacę minimalną, nie jest w stanie wyjść na swoje, dokłada do interesu. Rolnicy mają także zarzuty do mediów. Otóż TVN, ujawniając aferę związaną z padłymi krowami, przyczynił się do spadku cen bydła. I to by było w zasadzie tyle komentarzy, jakie dostałem na pytania o problemy polskiej wsi, polskiej prowincji, małych miasteczek. Jeśli macie jakieś kolejne, o których warto wspomnieć, bardzo proszę o podzielenie się w komentarzu pod filmem.